Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. Porozmawiajmy o wynikach z ostatniej kolejki PLFA Top League. Tak jest, mieliśmy emocjonujący tydzień. Na początek może nasz szlagier, mecz, który typowaliśmy na najlepszy mecz kolejki, okazał się tym meczem Warsaw Eagles kontra Wrocław Panthers. No, kolejny trzeci raz rzędu wygrany przez Panthers. Bardzo dobry mecz grany przez Panthers, też jest bardzo dobry wynik dla nich, tak? Zaczęli bardzo dynamicznie. Od kick-offu śmialiśmy się tutaj przed chwilą, że Dawid Pajczyszyn ustrzelił jednego orzełka na dzień dobry. Ja pamiętam, jak Krzysiek Wis to robił już 5 lat temu, więc to nie jest żadna nowość. To niektórzy komentatorzy futbolowi się podekscytowali. To jest historia PLF-a, tak? Tak, tak. Takie wykopy już były. No Panthers znowu bardzo mocno się pokazali. 24-0 do połowy prowadzili. Tak, tak. Tak. No, bardzo dynamicznie zaczęli, ale wbrew pozorom Eagles nie byli tacy słabi na początku. Oni po prostu nie potrafili wykończyć swoich akcji. Podchodzili potędzą, po czym tracili piłkę po karach, po nieudanych czwartych próbach. Mnie najbardziej tutaj ubodła ta sytuacja, w której Herbert Bynes zdobył pierwszą próbę, ale nie ustawił swojej ofensywy. Poszedł do snika tak szybko, że nawet nie zadbał o to, żeby jego ofensywa się ustawiła. Illegal formation, 5 yardów kary. Doświadczony amerykański quarterback nie powinien popełniać. Tak, było dużo mentalnych błędów po stronie Eagles. Natomiast tutaj mieliśmy taki akcent też związany z NFL w tym meczu, gdzie kickerzy grali w numerach numer 15. W pamięci Richard Sharo, pierwszy Polak, który grał w NFL, absolwent Harvardu, były gracz New Orleans Saints, który niestety odszedł w tym tygodniu. No, niestety tak się stało, nieszczęśliwa sytuacja. Była minuta ciszy na początku. Myślę, że to ładne utrzenie pamięci Ryszarda, który robił dużo dla futbolu w Polsce. Tak. Wracając do meczu, ze świetnej strony pokazali się polscy skrzydłowi Panthers. Wszyscy czterej starterzy, Dawid Tarczyński, Patryk Matkowski, Tomasz Dziedzic i Grzegorz Mazur pokazali się ze świetnej strony, łapiąc dużo piłek od Kyla Izraela. Mi szczególnie podobała się gra Dawida Tarczyńskiego, który zaprezentował się ze świetnej strony, złapał kilka ważnych piłek na pierwsze próby, złapał długie przyłożenie. Widać, że ten zawodnik wraca do formy z roku 2010. Od 5 lat nie był w tak dobrej dyspozycji. My mieliśmy fajną akcję z field goalem, nie? Gdzie Pajczyszyn nie trafił field goala, został zblokowany i Andrew White zreturnował field goala na touchdown. Tam pod końcu była ta akcja jakieś 15 yardów od end zone, gdzie kicker próbował go staklować, a ten przebieg przez niego tak, jakby go w ogóle tam nie było. Mówiąc już o returnach, mieliśmy sytuację, w której Karol Mogielnicki, cornerback, zdobył przyłożenie, pick six, świetna akcja, chyba wymarzona akcja każdego defensive backa, dokładnie. No ale niestety, jego własny kolega z drużyny, Mateusz Ruta, postanowił nielegalnie zablokować zawodnika w plecy i zabrał mu te 6 punktów. Dlatego ja mam teraz apel do Mateusza, który jest naszym wiernym oglądaczem, tak, oglądającym, można powiedzieć, że prawie fanem. Tak. Mateusz, w następnym meczu, jeśli zdarzy Ci się przechwyt, a już Ci się zdarzyło w tym sezonie, oddaj Mogielowi piłkę, zrób tak, jak zrobił to Piotrek Nawrot, oddaj te 6 punktów, które należały się Karolowi. Przejdźmy do następnego meczu. Lowlanders Białystok, Zagłębie Steelers. Lowlanders wygrali 33-12. To nasz czarny koń na ten sezon. Tak, Lowlanders są w gazie, jednak ich zwycięstwo było w dużej mierze spowodowane Pawłem Szepiszczakiem, który w dziwny sposób odrzucił piłkę w trakcie drive'u, gdy Steelers mieli wyjść na prowadzenie tuż przed przerwą. No, to zagranie może pretendować do wpadki kolejki. Tak. Czyli nawet pomimo tego, że Zagłębie w tym tygodniu zarejestrowali swojego importa, to nie miało to znaczenia. No, Kevin Marshall robił co mógł, ale nie dał rady. Natomiast Szymon Widera na pewno widać tutaj progres. Seahawks Gdynia, Warsaw Sharks 48-18. Wydaje mi się, że tu nie było żadnej niespodzianki. Nie było niespodzianki, natomiast Angelo Peace, one man show w Gdyni. Tak. To co robi ten zawodnik, gdy się już rozkręcił, jest godne podziwu. Oglądaliśmy to z zapartym tchem. To jest zawodnik z NFL, prawie jak Babs, więc generalnie warto go oglądać. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że wrócił Sebastian Krzysztofek. Tak.
gwiazda PLFA w 2012, jeszcze jak był Kyle McMahon, to na jego barkach również opierała się gra Seahawks. Przez ostatnie parę lat trochę ucichł, natomiast w tej kolejce zdobył kilka przyłożeń i być może w takim duecie z Angelo Peace'em będzie pokazywał swoją starą, dobrą szkołę futbolu. Czyli kolejna gwiazda z historii PLFA, która wraca do formy sprzed lat. Tak, tak, mamy kolejne odrodzenie. No i ostatni mecz, Huzaria Kozły Poznań, 36-20 dla Kozłów. Wygrali pierwszy mecz w tym sezonie po dwóch wielkich porażkach, żeby rozpocząć sezon. Mieli dwóch ciężkich przeciwników na początku, no, tak. Teraz w końcu ktoś bez problemu w ich zasięgu i bez niespodzianki się to je obyło. Chociaż na początku był to wyrównany mecz, tam pierwsza kwarta 0-0, ofensywy wchodziły i schodziły z boiska, natomiast później duet Jeremy Dixon i Emilio Darnold się rozkręcili i tak naprawdę odpowiadali za większość przyłożeń Kozłów. Tak, no typowaliśmy, że wreszcie w tym tygodniu Kozły wyjdą z tego slumpu, jakie mają i wygrają pierwszy mecz sezonu. W końcu grali w najmocniejszym składzie. Przechodzimy do PLFA 1. Mamy tam czarnego konia, nie są to Lowlanders Białystok, Silesia Rebels, Beniaminek. To powinniśmy być my. No, nie można mieć wszystkiego. No tak, ale byliśmy o krok, było to tak blisko. Byliśmy naprawdę najbliżej jak się da, ale nie udało się. I trzeba oddać Rebelsom, to jest świetna ekipa, co potwierdzają w tym roku. Tak. Pokonali Falconsów, pokonali Titanów Lublin, przy czym Falconsi pokonali też Saintsów, bo dosyć wyraźnie. Więc to pokazuje, że Rebelsi są faworytem grupy północnej. Niespodziewanie, to trzeba im oddać. Świetna robota Kuby Samela. Bardzo dobra robota. Natomiast w grupie północnej sprawa jest jasna, Seahawks Sopot niszczą każdego, Luke Zetazate, Gabriel Chambers, to jest zestaw nie do przejścia tak naprawdę. Są tam też świetni Polacy, tak? Tam jest trzon zawodników Seahawks B, Sabercat Sopot. To jest drużyna, która może grać w top lidze, może w przyszłym roku będziemy mieli derby Seahawks. Tak. Ale pierwsze będą derby Outlaws. No i przechodzimy do naszych zapowiedzi, naszych typów. Może na początek mniej ciekawe mecze? Mniej ciekawe mecze. Panthers i Husaria. 56-7, 7 punktów awansem dla Husarii. Zgadzam się z Tobą. A Zagłębie Steelers i Seahawks? No, kolejny mecz bez historii, zaczynamy tak ten. Pójdźmy też, 56-7. Okay. Kto zdobędzie punkty? Marshall w końcu gra. No. Warsaw Eagles i Lowlanders Białystok. No i to jest mecz kolejki. To jest szlagier, tak? Tak. Eagles, tak jak mówiłem, oni nie byli tacy źli w meczu z Panthers. Nie, natomiast Bynes mnie nie przekonuje, McCrea na receiverze mnie nie przekonuje. W defensywie są dziury, tam Kłoskowski się dwoi, troi, ale DBs, cornerbacki nie pokazują tego, co trzeba. Valendik tak rozczarował w ostatnim meczu, że to był dramat po prostu. Puszczał non-stop piłki za kołnierz. Więc wydaje mi się, że Lowlanders naprawdę mieliby tej szansę, tak? No i grają lepiej z meczu na mecz i zaczynają nabierać jakąś lepszą formę w tym momencie i to może być bardzo dobry mecz, mają szansę. Wyrównany mecz, twój typ? Tak. Ja jednak Eagles, ale blisko 24-21. Też chciałem pójść z Eagles i też muszę pójść z Eagles. Grają u siebie, potrafią kopać, dwa field gole, no jeden field goal, 24. Do 17. I ostatni mecz, Kozły Poznań, Warsaw Sharks. No to jest mecz wbrew pozorom bardziej wyrównany niż niektórym się wydaje, dlatego nie umieściliśmy go w pierwszym segmencie. Tak. Sharksi są nieźli w tym roku, mają fajnych, ciekawych importów. Mikołaj Pawlaczyk gra świetnie. Tak, brakuje im tylko trochę szczęścia w tych meczach do tej pory. Tak, tak. No i też brakowało im jakiegoś takiego rywala w zasięgu, powiedzmy, tak? Dostali na dzień dobry Seahawksów i potem Eagles. Tak, na początku Eagles, ale no generalnie teraz z Kozłami, Kozły są w ich zasięgu tak naprawdę. To będzie bardzo ciekawy mecz. Twój typ? Mój typ to jednak Kozły też w bardzo bliskim meczu 24-21. Uważam, że Kozły nabierają formy, dużo lepiej się czują po tym wygranym ostatnim meczu i uda im się wygrać ten mecz. Ja chcę zaryzykować. Ja idę na z Sharksami. Wiemy, że Sharksi nie kopią za jeden w tym roku. Grają zawsze za dwa. Uważam, że to może być dla nich szansą. Trzy przyłożenia z podwyższeniami za dwa, 24 punkty i 21 dla Kozłów. Wygrana Sharksów.
No i tradycyjnie teraz przekazujemy głos Krzysztofowi Krzemieniowi, ABC Futbolu. To by było na tyle na dzisiaj. My się już żegnamy. Dzięki, że byliście z nami. To przyjemność nakręcać te kolejne odcinki. Dobranoc. Dobranoc. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak zapewne pamiętacie, przez kilka tygodni rozmawialiśmy o różnych rodzajach coverów, czyli o obronie przeciwko podaniom, o kryciu receiverów, kryciu tight endów, kryciu running backów, którzy biegają ścieżki podaniowe. Ale to nie jest cała obrona przeciwko podaniom. Poza coverem mamy też pass rush, czyli presję wywieraną przez front defensywy na rozgrywającego. Celem pass rushu, no oczywiście najlepiej jest sakowanie, czyli powalenie quarterbacka z piłką, ale sukcesem tej formacji jest też wymuszenie pospiesznego rzutu, jakiegoś niecelnego rzutu, czy odrzucenia piłki w aut. Normalnie ten pass rush w formacji 4-3, którą tu mamy rozrysowaną, jest zadaniem czterech graczy z frontu, z linii defensywnej, którzy ścierają się z pięcioma ofensywnymi liniowymi, natomiast siedmiu graczy pozostałych kryje swoje strefy, bądź kryje swoich zawodników, w zależności od rodzaju coveru, który został tutaj zastosowany. W pass rushu, jeżeli mamy klasyczny pass rush 4-5, no to wiadomo, defensywa jest w dość kiepskiej sytuacji. Przewaga liczebna ofensywy, zwłaszcza jeżeli tight end albo running back zostają w tej akcji do blokowania, nie biegną ścieżki. Ale tą sytuację można zmienić i ta zmiana, czyli blitz, będzie tematem tego, o czym będę teraz mówił. Blitz to wystawienie do pass rushu więcej niż czterech zawodników. Oczywiście wariacji blitzu jest cała masa, blitzować mogą różni zawodnicy, ale najczęściej są to linebackerzy. Najczęściej ci z zewnątrz, oczywiście można blitzować środkowy linebacker, mogą blitzować cornerbackowie, można blitzować safety, ale mimo wszystko najczęściej są to linebackerzy i to najczęściej ze strony słabej, czyli tej, na której nie ma tight enda. Celem blitzu jest wywołanie przewagi liczebnej obrony w jakimś sektorze boiska i uwolnienie jednego nieblokowanego obrońcy, który w ten sposób może dotrzeć do quarterbacka. W klasycznym pass rushu, zwłaszcza w defensywie 4-3, gracze mają swoje gapy, czyli przerwy międzyliniowymi. No załóżmy, że tutaj w tym ustawieniu atakują w ten sposób. No i oczywiście ofensywni liniowi mają swoje zadania, mają przydzielonych swoich defensywnych liniowych. I co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy blitz? Ten linebacker ze strony słabej atakuje dodatkowo quarterbacka. Nie ma tutaj żadnego gracza, który mógłby go pokryć, bo ten wide receiver biegnie swoją ścieżkę. Ewentualnie do blokowania może zostać running back, to jest kwestia zagrywki. Oczywiście quarterback można blitz rozpoznać, zmienić zagrywkę. Natomiast sytuacja, kiedy running back blokuje linebackera, jest to dość niekorzystna sytuacja dla z reguły drobniejszego, słabszego running backa. Oczywiście blitz nie musi być pięcioosobowy, to może być nawet all out blitz, tak, czyli blitzują wszyscy praktycznie i zabić quarterbacka. Jakie są wady tego zagrania? No wady są oczywiste, jest mniej graczy do krycia i w tej sytuacji, jeżeli tego quarterbacka nie uda się dopaść, zwłaszcza jeżeli blitzuje więcej zawodników, no to mamy potężny problem, ponieważ quarterback szybko odgrywa piłkę na jakiś hot read, na jakiś taki przygotowany specjalnie w tym celu krótką ścieżkę. No i mamy bardzo ciężką sytuację, bo nagle tutaj czterech obrońców staje przeciwko na przykład pięciu graczom ofensywy, jest ryzyko dużej zdobyczy punktowej. Dlatego blitz nie jest czymś, co używa się w każdej akcji, wręcz przeciwnie, najczęściej jest to zagrywka, którą wykonuje się w ściśle określonych momentach przy tak zwanych passing downs. Ja już dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia, a Wy pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, w ten sposób będziecie jak najszybciej powiadomieni o kolejnych odcinkach.